Siemanko, siemanko, tak pisałem na karcie społeczności, muszę nagrać od nowa karierę zawodnika i stwierdziłem, że od razu wybiorę klub, w którym chcę zagrać. Jest to Toronto Maple Leafs, ponieważ jest to moja ulubiona drużyna. Na wygranie Pucharu Stanleya czekają ponad 50 lat, więc stwierdziłem, że to może być fajna kariera na jeden sezon, bo jak mówiłem w tamtej serii, że chcę zagrać co najmniej jeden sezon, a potem oczywiście zobaczymy. Fajnie jest oglądana kariera NHL na moim kanale, więc myślę, że nadal będę starał się teraz regularnie nagrywać, bo ostatnio była duża przerwa. Tak samo jest z Maddenem, tylko tu jest taki problem, że ja mam te gry na EA Play i nagle nie mam dostępu do Maddena, a aktualnie no nie chcę mi, nie dam, nie będę wydawał 100 zł na grę, więc nie wiem, poczekam aż się to naprawi, a jeśli nie, no to poczekam na jakąś promocję, żeby kupić tego Maddena i dokończyć serię tam, by potem zacząć w college football. No chyba to tyle w takim wstępie. Będę grał całe mecze na spotkanie, grałem 12 minut czwarty, my gramy w drugiej linii, no proszę, dlatego gramy w drugiej linii, bo mieliśmy fantastyczny preseason. Preseason cały przesymulowałem, ale tam miałem chyba 5 goli, 3 asysty, mamy roczny kontrakt, to jest taki idealny kontrakt, by zobaczyć, czy się nadajemy, jesteśmy niewybrani w drafcie, więc myślę, że to może być fajna historia. No i kiedyś w Toronto, jak się nie mylę, grał Mariusz Czerkawski. No więc jesteśmy kolejnym Polakiem, bo oczywiście nazywamy się Andrzej Cebula, Andrew Cebula, The Onion Man. No i co? No czas rozpocząć, gramy z Montrealem. Dwie najbardziej utytułowane drużyny w historii NHL, ale które bardzo dawno temu zdobyły swoje mistrzostwa. No i co wam mogę powiedzieć? Wchodzimy, ale gramy w przewadze 5 na 3. To jest naprawdę duża szansa, by strzelić gola. Dajcie znać w komentarzach, czy na przykład nie jest za głośno odgłosy z hali. No i gramy sobie. Stworzyłem prawie podobnego zanika. No mam 1,85 m wzrostu. Ale tu, ajajaj. Szkoda mi tamtej kariery, bo już miałem gole, asysty. Dobrze w ogóle zacząłem w NHL. No ale coś się z plikami jak zwykle zepsuło. Dobra, 5 na 3 gramy. Ładnie tutaj podamy. Nieudane podanie niestety, ale będziemy mieli znowienie. Znowienie przy bramce w tercji ofensywnej, w tercji obronnej Montrealu. To jest naprawdę szansa na zdobycie gola. 5 na 3. Musimy to fajnie rozegrać. No może nie będę się był pazer na gola, ale chociaż żeśmy jedną bramkę strzeli. Ajajaj! To powinna być bramka. Tu powinien strzelić gola. Dobra, podajemy tutaj Maxa Domiego. Tutaj nie wiem, co się dzieje. Małe zamieszanie, niestety będzie strata krążka. Dobra, odzyskaliśmy. Zmylmy trochę, podajmy do Domiego. Domi strzela, podaje do mnie. Dobre podanie Max Domi, ale ja znowu nie trafiam. Teraz my do Pertusiego i kapitana, interwencja bramkarza. Jeszcze 24 sekundy, gramy 5 na 3. Spokojnie, spokojnie i zaryzykujmy jakąś indywidualną akcją. Aj, nie ma bramki, ale tutaj atakujemy. Krążek nie chce wpaść, nie chce kompletnie ten krążek wpaść. Będzie 5 na 4. Klingberg do Jan Kroka, Jan Krok. Ładnie do Klimberga, ja tu poczekam. Ajajaj. No naprawdę atakujemy, ale nie możemy trafić do bramki. Pertuzzi. Oby nie wybił Whiteman. Wybija Whiteman. Ja za szybko nie mogę mówić, jeśli nie do końca kojarzę nazwisko. Nie pamiętam. Ajajajaj, będzie kara. Będzie kara chyba dla nas. Tak czy nie? Nie. Nie wiem. Nie schodzi ich bramka, schodzi. No niestety, kara. Pierwsza kara w NHL. Aj, no nie wykorzystaliśmy gry w przewadze 5 na 3. Czemu ja tak nie bronię w ogóle? Najlepiej nie bronić. Weź ten krążek. No niestety, kara dla mnie. No szkoda, mieliśmy okazję przy naszym pierwszym pobyciu na lodowisku, by strzelić gola, no ale dwie sytuacje, trzy nawet mieliśmy, dobre. Ale nie chcieliśmy. Montreal gra w przewadze, oby jej nie wykorzystali, bo trener będzie zły, no i trener będzie zły. Niestety przewaga wykorzystana podczas gdy grałem, gdy ja byłem na ławce, zaraz będę musiał się pewnie zejść, mamy Tavaresa, to nie moja kompletnie linia. Ale jakbyś mi tak zagrał, o, gramy w przewadze znowu, ale chyba schodzę, tak jest, nie mam je na lodowisku, 20 gram na D aktualnie, no, ten debiut może nie być zbyt dobry w naszym, w moim wykonaniu, jakim naszym. No i dobra, wchodzimy na lodowisko, mam krążek, idziemy sam, boom, ale mamy miejsca, ale chyba podam, nie ma asysty, jak tego Lindgren nie trafiłeś,
mogłem iść samolubnie. Choć ja jestem, mam styl gry playmaker, czyli rozgrywający, więc moje umiejętności będą chyba lepsze w takim właśnie rozgrywaniu krążka, podaniu niż strzałach. Strzały mam fatalne na razie, no ale mam 68 overalla. Mam nadzieję, że słychać wszystko, co mówię, bo mówię szybko. Jak mówię szybko, to zazwyczaj zeplenie albo gubię to, co mówię. Dobra, jesteśmy w prawej stronie, boom. Ale tutaj odejście trochę za samolubnie. Ja gram na poziomie pro, więc... O! Mamy asystę. Morgan Riley strzela gola. Mamy asystę. Gram na poziomie pro, no bo ja ogólnie nie jestem jakiś prosty manager, ale jeśli będzie mi szło dobrze, będę się fajnie rozwijał i stwierdzę, że mogę zwiększyć poziom trudności, to będę go zwiększał. Mamy swoją pierwszą asystę w NHL, no bo w NHL asysty notują zawodnicy, którzy... Dwóch ostatnich zawodników, którzy dotknęli krążek przed zdobyciem bramki. Nie licząc oczywiście strzelca. Więc zaczynamy naszą przygodę w Toronto z asystą. Więc stoimy fajnie. No i wchodzimy na lodowisko. My gramy w drugiej linii, więc ja będę grał dużo. Gramy z Tavaresem i z Stelianem Bertuzim. Więc naprawdę fajną linię mamy, jak na Rockiego, by pokazać swoje umiejętności. Zagramy do Tylera, ale tu dostałem hita Bertuzzi. Bertuzzi uderzenie, Allen broni. No i niestety mamy wznowienie. No niestety wznowienie po naszej stronie, więc jesteśmy w ataku. Fajnie by było strzelić gola w debiucie. Nie lubię tego, że w tej grze nie ma brody. Ja sobie ustawiam brodę, a nie mam tej brody. No ale dobra, tutaj pyk, pyk. Zabrany krążek i Pearson. Musimy się cofnąć do obrony, cofić. Ale chyba będę grał po 10 minut, zmniejszę. Ten mecz już będzie 12, potem zmniejszymy na 10. Nie sądzę, że będę grał w drugiej linii. Tavares, ale co zrobił Tavares. No widać doświadczenie. Bertuzzi, aj, do mnie. Ależ tu podam do Bertuzziego, niestety nie ma gola. Tutaj szybko podanie. Klingberg, aj, aj, aj. Dobra, chcą, żebym szedł. Ja nie będę schodził jeszcze. Dobra, trzeba zejść. Trzeba zejść. Ale tutaj naprawdę dobre podanie mieliśmy. Szkoda, że Bertuzzi tego nie trafiła i prawie by mi pas leciał. No ale aktualnie jest dobrze. Co będziemy zmieszać? Na pewno będę zmieszał do 10 minut tą kwartę, długość kwarty, żeby była, jak gramy. Dawaj Bertuzzi, dawaj Tavares, wypuść mnie. Może być pierwsza bramka. Moja w NHL. No niestety fatalnie to rozegrałem. Ajajaj. No te strzały, sytuacje sam na sam. Kiedyś byłem w nich mistrzem, tak naprawdę, jak gram jakieś stare NHL. Zazwyczaj gram w Ultimate'a, to ja tam niszczyłem sam na sam, zawsze był gola tutaj. Ale może tym razem asysta. No niestety nieudane podanie. Aj, szkoda. I 2 sekundy do końca. Pierwsza tercja za nami. Mamy asystę. Mamy dobrą grę moim zdaniem. Ale mogliśmy mieć co najmniej bramkę. Na razie nie mamy. Lecimy do drugiej tercji. Zaraz się wszystko okaże. Jak to będzie wyglądało. Wszystko się może zdarzyć. Pamiętaj. Chciałem coś powiedzieć. Cokolwiek się wydarzy, ja nie przestaję marzyć. Marzyć o golu w koszulce Toronto Maple Leafs. Debiut Andrzeja Cebuli w NHL. Niewybrany Polak w drafcie. Też jest historia. Jesteśmy niewybranym zawodnikiem w drafcie. Toronto stwierdziło, że dobra, damy ci szansę. Zobaczymy, co potrafisz. I preseason naprawdę dobry, bo Cebula strzelał gole, asystował, notował punkty po prostu. No i zasłużył na drugą linię. Dość niespodziewanie. Tutaj do Tavaresa, Tavares do Bertuzziego. Ładnie Bertuzzi, ale niestety strata krążka. Ja jestem ogólnie centrem, ale gram jako skrzydłowy aktualnie. Jestem ciekaw, czy kiedyś będę grał na centrze. Ale mogę grać na tym prawym skrzydle. Bertuzzi, pyk, krążek do mnie. A my sobie kółeczko zrobimy, stracimy krążek, mocne uderzenie o bandę. No ja fizycznie to ja leżę ogólnie. Ale tu skate to bench, no to musimy iść na ławeczkę, nie ma innej opcji. No ale nasze jakby odbiór naszego trenera coraz lepszy w naszym wykonaniu, więc to jest fajne. No i co? 7 minut do końca drugiej tercji, wchodzimy, jest John Tavares, jest Tyler Bertuzzi, jesteśmy my, jest McMabe, jest Klingberg. No i dobra, wygrane wznowienie, nieudane tutaj, Kirby Dach, aj, nie udało mi się, ale tam body check dostałem, że dobry. Tutaj Wolf broni. Niestety nadal krążek po stronie Montrealu. Dobra, dawaj McMabe. Ja tu chyba źle poprosiłem o ten krążek, ale Tavares uzyskuje krążek. Tutaj strata, będziemy grali w przewadze. Dobra, jestem po przerwie. Gramy w powerplay.
No i wchodzimy na powerplay. Fajnie. Hita miałem na dachu. No proszę, nie zauważyłem, że miałem hita. Na pewno są ludzie, którzy będą dawać kostuch jakieś bójki czy coś. No. Albo wiecie, no hokej się kojarzy. Może czasami się pobije, nie mówię, że nie. Ale bym teraz tu podał dobre podanie do Morgana Riley'ego. Riley! Ajajaj, ale sytuacja, ależ to było podanie moje, no naprawdę piękne podanie w moim wykonaniu, niestety Morgan Riley tego nie trafi. No ale wiecie, jak będzie taka sytuacja, że będziemy na przykład mieli dużą przewagę, to może się pokuszę o jakąś bójkę. Specjalnie dla widzów, jak ktoś będzie chciał. Tavares tutaj ma krążek, ale fatalny, tutaj musimy biec i jechać po ten krążek. Dobra, mamy krążek, Bertuzzi. Bertuzzi, wchodzę do środka, ale tu chyba oddałem krążek, zgubiłem, chyba zgubiłem ten krążek. Dawaj, dobrze, Jamrock, mamy krążek, podam do, ajajajajajaj, dobra, już nie ma powerplayu, ajajajajaj, dobra, New Hook, tutaj trochę Suzuki, dawaj, aha, ja chciałem wcześniej, żeś mi podał, no i tracimy gola, Suzuki. Będzie, że moja wina. Ja naciskałem, żebym wcześniej podał krążek. No, o, nie dogadaliśmy się z komputerem. Szkoda. Trener będzie zły. Ja jestem zły. Stracę trochę trenera. Szkoda. Ale lecimy. Muszę jakoś nazwać, będę playlistę, żeby się wyróżniało od tamtej, co zrobiłem. Napiszę po prostu Toronto. Dobra. Dawaj, Tavares. Tavares. Dawaj, krążek. My teraz tu boom. Zrobimy piruet. Nie, to było głupie. Myślałem, że mi odpuści. Bertuzzi. Bertuzzi, cebula. Mało strzelam. Też można to założyć, ale ja kompletnie nie mam uderzenia. Wiecie, moje strzały będą słabe. Najlepiej jest jak najbliżej podejść pod bramkę. I wtedy próbować. Dobra. Aby ja po prostu rozgrywać akcję. Aj, teraz głupia strata. Ajajaj, już nie mam siły. Dobra, popędzę jeszcze do obrony. Aj. Dobra. Dawaj, Mitch Marner. Dobra, schodzę. Nie ma co. Nie ma co się już kompromitować w tym lodowisku. Może nasza pierwsza linia trafi do siatki rywali. Albo i nie trafi. Kto wie. Niestety 0 bramek w drugiej tercji, 2 do 2. I przechodzimy do kolejnej rundy. Na kolejnej tercji. Trzecia tercja ostatnia. No jeśli będzie remis, będzie dogrywka. Jeśli w dogrywce nie padną bramki, będą rzuty karne. Raczej nie będę strzelał, bo są trzy serie. Jeśli nikt nie strzeli gola, no to gramy do gola, co nie? Dobra, wchodzimy na lodowisko. Może jakiś strzał. Co, Kostucha? Strzał dla widzów jakiś. Już to ogląda. Co ja tak daleko? Zgubiłem się na lodowisku. Dobra, trzymajmy się tej prawej strony, bo ja tam gram, co nie? Slap shot, boom, dobra, kurde. Dobrze mnie kryją. Jajajaj. Bok czeka. No zostaw mnie, chłopie. Uderzyć czy mam? Ja pitole. Sawkowski, Caulfield, na szczęście. Wolf broni. McBay. No graj, McBay. Dobra, uderzę sobie. Masz, walnij sobie. No i widzicie, że to nie było dobre uderzenie. Lepiej uderzy w tłoku. Albo silnie, wiecie. No ale na razie nie mam silnego uderzenia. Co to się stało? Buuuu! Ależ to musiało boleć. Trener do mnie. Siema, jesteś niewybrany, ale od ciebie zależy, żebyśmy wygrali ten mecz. Ja to uwielbiam. Uwielbiam w ogóle... Kariera NHL to się w ogóle nie zmienia. Jeśli myślicie, że w jej się sport mało dzieje, tutaj się w ogóle nie dzieje nic. Kariera zawodnika co roku jest taka sama. Boring. Ale ja chcę dla was nagrać sezon, jak mówiłem. Dobra, Tavares. Wygra? Nie wygra, niestety. Niestety nie wygrywa znowienia i lecimy w drugą stronę. My tutaj... Co mam kryć? Przechwyt! Dobrze! Ale nie do końca. Ja od razu już do ataku pędzę. To jest to. Ja już mam schodzić. Nie zejdę. Nie zmusicie mnie do zmiany. Dawaj, podaj mi. Ej, idźcie w cholerę. Sam muszę wszystko robić. Przegrać w obronie teraz. No i nie wyszło. Dobra, schodzę. Jak mi nie wyszło, to schodzę. Gramy na C minus, więc słabiutko gramy. Słabiuteńko gramy w tym meczu. Szybko pojawiamy się ponownie na lodowisku. No jesteśmy w drugiej linii, no to my trochę będziemy grać. No, ladies and gentlemen, tutaj McBay. No i nie poczekali nawet na mnie, ja tam biegłem. Chcesz się bić? No, uważaj.
Ależ lipa. Cole Caulfield strzela gola. A tam jakiś pojedynek z obrońcą rywali, a tutaj się dzieje, Montreal strzela gola i prowadzi. No i nieciekawie, bo przegrywamy na własnym lodowisku. Pomimo ciekawego początku, to tak trochę potem nachodziliśmy, wchodziłem na lodowisko, kiedy graliśmy przewadę dwóch hokeistów. Oprócz tego, no niewiele dzisiaj się... Ale asysty mamy. Jakieś tam punkty mamy w NHL. Dobra. Jak to bym zagrał? Dobrze, dobrze. Dobra, jedziemy chłopie. Jestem, jestem. Bertuzzi. No i ja tam byłem, w prawej stronie. Było mi podać, ale dobra. Suzuki, Suzuki Swift. Morgan Riley. Morgan Riley. Graj. Ja, ale to była pozycja dobra. Trzeba bronić. Dawaj Riley. Zagramy tak. Nie ma... Icing. Boom. No nie, lepsze rozegranie, Mister Cebula. Nadal jesteśmy na lodowisku, liczą na nas, liczą, że odmienimy losy tego fantastycznego spotkania. Morgan Riley, Morgan Riley, pick, no jest on, Andrzej Cebula, Cebula, chodzi pod bramkę. No i to było nie najlepsze uderzenie, ale nie mam długo podać. Aha, ja mam krążek. Podam w stronę bramki, może coś się zadzieje. Może jakimś cudem ten krążek wpadnie tej bramki. Ale nie, nie ma takiej opcji. Ladies and gentlemen, no nie ma, nie ma. Lecimy dalej, nie ma co się zatrzymywać. 7 minut do końca. A, need a goal. Ja wiem, że my potrzebujemy gola, ale ja mam go 6. Dawaj Bertuzzi, bo zaraz spalę. Bum, ależ podanie. Dlaczego nie ma gola? Przecież to było kapitalne podanie z mojej strony. Dawaj Andrew, 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 Cebula. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy krążek. Nie oddam wam krążka. No chyba, ha. Uderzył mnie, straciłem krążek. Zawahałem się. Jezu, żeśmy gola nie stracili. Dobra. Jestem silny, szybki, ale jestem nieodważny. No tak odważny, że straciłem. Już prawie siły nie mam. No to nie jest najlepsze wejście moje. Choć ta asysta prawie była. Dobra, lewa strona jest wolna. Zróbmy coś, zróbmy coś. Zróbmy coś, zróbmy coś. Holuje krążek. No to jest trochę głupota. No i to było głupotą. Głupie to było, w ogóle bez planu. Ja się nie dziwię, jak mi trener stwierdzi, a idź sobie kostucha gać do AHL-u. No. Czasami pomysłów brakuje, jak rozwiązać sytuację. Ale dobra. Wchodzimy na końcówkę, gdzie będzie na pewno atakować. Tavares, Tavares, Bertuzzi! No ten Allen jest jakiś porąbany w tym meczu. Bum! Dobra, mamy krążek, nie mamy krążka. Przepychamy się. Tavares strzela. John Tavares! 3 do 3, nasz kapitan! Wyrównuje stan rywalizacji na minuty, tam sekundami przed końcem. John Tavares, pierwszy gol w tym sezonie. Zobaczmy jeszcze raz. Bum! Pyk i bum! Przymierzył John Tavares. Morgan Riley tutaj naprawdę... Tape to tape, first assist, Morgan Riley, ma gola, ma asystę, tutaj Tavares, pyk przymierzył i bang. Jest remis. Jest remis, aż hokej jest emocjonującym grą, naprawdę. Teraz Puchar Stanleya. Jeśli oglądacie, dajcie śmiało znać w komentarzu. Może zrobię ankietę do NBA, czy Edmonton, czy to drugie tam. Z Florida Panthers, to drugie tam. Tutaj trochę, ajajajaj, co? Co? Proszę, tylko nie ja. Kara, Morgan Riley. Tylko nie ja karę, ja wiem jak to brzmi. Więc będziemy grać w osłabieniu i będzie dogrywka. Widzimy się w dogrywce. I co? Zagramy chociaż w tej dogrywce, czy jednak Montreal strzeli gola przewadzę? Długo się dzieje, więc coś się dzieje. Nie, wchodzimy. W dogrywce mamy 3 na 3, więc bardzo dużo miejsca na lodowisku. Więc nie wchodzimy. Ja myślałem, że wejdę. Ja chcę na lodowisko. Jakie kłamstwo. Ja myślałem, że ja wejdę. O, wchodzę teraz. Ale mnie oszukali to wcześniej. No i dobra, zmieniamy. Małe lodowisko. 3 na 3. No to. Tu się może wszystko za. Max Domi. Dawaj, Max.
Max, mamy! Podam do Riley'ego. Ajajajajajajajaj. Jakby... Myślałem, że to będzie dobre podanie. Ja gram już do końca, nie schodzę. Dawać. Jest, muszę... Aj, dobrze, dobrze, niedobrze. Dobra, lecimy. Dwóch na jednego, Max Domi. Max Domi, Andrew Cebula. Andrew Cebula, Domi. Nie ma gola. No jak? To powinna być bramka. No dobra. Poholujemy krążek przez 25 sekund i lecimy. O Jezus, ależ błąd, tu Suzuki sam na sam. Suzuki. No i przegrywamy po moim błędzie. Ajajajajajaj, no niestety mój błąd zaważył na tym, że przegrywamy to spotkanie, no i trener jest niezadowolony. Wcale mu się nie dziwię, bo... Ja pito, musiał to ten Suzuki trafić, co nie? No musiał, jestem sam sobie winny, tutaj porażka. No to moja wina, moja bardzo wielka wina. No co mogę powiedzieć, szkoda, ale no, nie popisałem się. No, bad debut mówią, asystę mamy, ale przeze mnie przegraliśmy i to jest smutne. Dobra, tam followy mnie interesują, zagraliśmy na D. Oh my gosh. Dobra. A gdzie są statystyki? Tu. 6 strzałów, ale elo. Kolejny mecz symulujemy i kończymy ten odcinek. Też jeszcze pogadanki. Andrzej Cebula, this was your first official NHL game. No spoko było, ale przesrałem. Przepraszam. Ta końcówka. Mój błąd. Przegraliśmy przez mój błąd. Bardzo mi przykro. No bo to tak nie powinno wyglądać. Dobra, see you next game. I Minnesota, no przegraliśmy przeze mnie, może byśmy w karnych wygrali. Are you want? Finish the game. 2 do 5. Ja bym chciał zobaczyć ogólnie. Nie ma jakiś ten? Chyba dalej będzie, idziemy dalej. Toronto Stats. Jak zagrał Andrew, mamy gola i asystę. Andrew Cebula z golem i asystą, więc pierwsza bramka. NHL w barwach Toronto wpadła, bardzo fajnie, no ale wiecie, jest gol, no że może nie na wizji, ale w następnym odcinku na pewno strzelimy. Ostatnie, you broke tonight, new first goal, dobra, zakozaczmy trochę. Team Leibis, nie będę nic obiecywał, że strzelę gola w następnym meczu, bo będę grał, a więc mogę go nie strzelić. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się i do następnego.